Choć trudno zapomnieć i wybaczyć, to sztab reprezentacji Polski w niedzielę chciał zamknąć rozdział pod tytułem Porażka z Ukrainą. Waldemar Fornalik spotkał się z piłkarzami po południu na pomeczowej odprawie, na której przedstawił swoje wnioski. To jest trudny moment, jeżeli się przegrywa spotkanie tak ważne, jeżeli się nie sprostało oczekiwaniom kibiców i tak naprawdę dzisiejszy dzień, wczorajszy, to jest właśnie ten czas, gdzie następuje i spotkanie wewnątrz drużyny, a jednocześnie przekazana jest informacja i przekaz ze strony sztabu szkoleniowego na temat tego, co się wydarzyło na boisku. We wtorek gramy z San Marino, najgorszą reprezentacją świata. Nic dziwnego, że nikt na to spotkanie nie czeka z wypiekami na policzkach. No San Marino może nie jest jakąś wielką drużyną, ale na pewno potrafi sprawiać problemy. Tak? W wyjściowej jedenastce na San Marino Boruca zapewne nie zobaczymy. Fornalik da szansę tym, którzy spotkanie z Ukrainą oglądali z pozycji siedzącej. Do składu wróci m.in. Eugen Polański, który z powodu kartek musiał pauzować w piątkowym meczu. My w pierwszej linii gramy o punkty, a nie żeby ktoś nas patrzał. Chyba tak czuję, że więcej ludzi za nami stoją. Też jak teraz przegraliśmy mecz i nie zagraliśmy dobrze. Ale no musimy teraz San Marino pokazać, że jesteśmy drużyną, pokazamy chyba. I to będzie więcej pozytywnie jak negatywnie. O ukraińskiej tragedii trudno zapomnieć. Jak zawsze szukamy jednak pozytywów. Tym razem powody do śmiechu dostarczył Jakub Kosecki w kooperacji z kreatywnością polskich internautów. Słynne już pośladki Kosy, słynniejsze niż on sam, o czym świadczą facebookowe profile, to hit w sieci ostatnich dni. Moje jędrne pośladki. Tak, potrafię sam się śmiać. Nie, no ja zawsze staram się brać siebie na dystans i tak jest zawsze. Także kto mnie zna, to wie już. Kreatywność nie zna granic, proszę. No tak, kreatywność nie zna granic. Kadrowicze trenowali w niedzielę raz. Fornalik miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Jedynie Jakub Błaszczykowski narzeka na lekki uraz i tylko truchtał wokół boiska. Do niedzieli wieczór na wtorkowe spotkanie z San Marino sprzedano aż 41 tysięcy biletów, ale spora część została zakupiona w pakiecie z biletem na Ukrainę. Możliwe, że cierpliwość części fanów do kadry, tak często testowana w ostatnich miesiącach, wyczerpała się w piątek i z ponownej wizyty na Stadionie Narodowym po prostu zrezygnuje.